Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w horoskopie na kolejny miesiąc, już teraz na miesiąc luty. Pamiętajcie, kochani, że ogłoszenie wyników Loterii Lilii teraz w postach na społeczności na YouTubie, na obu moich kanałach Mistyczny Ogród, Tarot i Orakle, na Instagramie, na obu profilach Mistyczny Ogród, Tarot i Orakle i tak samo na Facebooku, na grupie Mistyczny Ogród i na fanpage'u Mistyczny Ogród. Także jeżeli poszukujecie informacji, czy wygraliście Loterię Lilii, szukajcie w postach właśnie w tych miejscach. Tutaj pamiętajmy wszyscy, jak zawsze, kochani, że to są czytania ogólne, czyli bierzmy, co rezonuje z nami, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne na dany moment. A tak w ogóle to cudownie, że jesteście. Kochani, tak się cieszę, że tak nas dużo i coraz więcej i chcecie tych czytań i prosicie o nie i dziękujecie i Wam się podobają. Och, miód na moje serce, naprawdę jestem przeszczęśliwa. Pamiętajcie też, że możecie dowolnie tu buszować po kanale, poszukując informacji, jeżeli tylko tytuł Cię przyciągnie, czy okładka, czy cokolwiek zauważysz i przyciągnie Twoją uwagę, to jest zdecydowanie czytanko dla Ciebie. Tak jestem umówiona z przewodnikami duchowymi i tak to dla Was tutaj, kochani, przygotowuję. Kto ma ochotę, zapraszam na Tarot i Orakle, gdzie, kochani, niezwykłości, nauka tarota, wahadełko, przeróżności o runach, karty, wyroczni, tarota, anielskie, przeróżności magiczne. Jeżeli masz ochotę, zobacz, sprawdź, przekonaj się, jak masz ochotę, zasubskrybuj, masz ochotę, bądź aktywną osobą na obu kanałach, a możesz wygrać także nagrodę Loterii Lilii, 30 minut spotkania ze mną. Tak jest. I ostatni temat, kochani, ostatnie ekspresowe wiadomości, nowa playlista, tutaj taka niespodzianka dla Was, kochani, ode mnie. Podziękowaniu za to, że jesteście aktywni, że sprawiacie, że każdy mój dzień jest, ach, cudowny, bo widzę, że jesteście, że się odzywacie, tyle komentarzy, dziękuję, dziękuję. Playlista, ekspresowe wiadomości dla Ciebie, jak nie masz czasu na dłuższe czytania, bo z różnych względów, w różnym momencie, okej, oczywiście rozumiem, masz playlistę wiadomości ekspresowych dla Ciebie, gdzie po prostu niech Ciebie intuicja doprowadzi, która wiadomość dla Ciebie. Możesz oczywiście oglądać wszystkie, jeśli masz ochotę, są minutowe, więc zawsze tutaj czas się znajdzie. Utulam, kochani, dziękuję, że jesteście i zasuwamy już, kochani, do horoskopu. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku raka. Zobaczmy, co w lutym. Wyższa jaźni, bardzo prosimy o informacje dla raków na luty. Co tu mamy? Wow, kochane raczki, jakaś miłość tutaj tupie do Was w lutym, puka do Was i to mocno, zobaczcie, ukochany albo ukochana, prawda, przygotuj się na Twojego życiowego partnera, do Twojego związku wraca romantyzm, uwierz, że wart jesteś miłości, zobaczcie, oj, ktoś tu się będzie zakochiwał w miesiącu lutym. Tak jest. Wow. No raczki, raczki, ciekawe. Może ktoś z Was, jeżeli już jesteś w związku, to może faktycznie zapragniesz czegoś nowego w tej relacji, jakąś nową iskrę rozbudzić, prawda? Może jakiś wspólny wyjazd, może jakaś fajna aktywność razem. Fajnie, cieszę się, bo to bardzo fajna energia z tego bije, taka pozytywna, wiecie? Fantastycznie, dobra, zobaczmy w takim razie całość. Wyższa jaźni, poprosimy całą informację dla raczków na luty. No, 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 potwierdza nam się. I tu jest albo coś nowego, ktoś nowy i mamy rycerza buław, albo jest to ktoś, kto wraca też. Może być ktoś, kto powraca z przyszłości i będzie o Ciebie zabiegał. A może też chodzić o to właśnie, że w relacji wraca ten ogień, zobaczcie, ten ogień, ten żar, prawda? Rycerz buław, to jest bardzo żarliwa energia, pasja, namiętność. Relacje, związki, miłość. Mamy tutaj jeszcze króla pentakli. Zobaczmy sprawy zawodowe, urzędowe, finansowe dla raczków. Cesarzowa. Macie naprawdę piękne karty póki co. Dobra, zobaczmy radę. Zobaczmy radę dla raczków. Wyższa jaźń, poprosimy o radę na miesiąc luty.
dla osób spod znaku raka. Będzie decyzja i ona nie będzie, kochani, łatwa, bo tu na końcu jeszcze nam wypadła dziewiątka buław, ale tego nie biorę, bo na końcu mamy tutaj, tak, asa kielichów. Bardzo dużo emocji, uczuć, będzie trzeba, no i pasji oczywiście, takiego poczucia bycia spełnionym, też tutaj czuję, przepiękne karty macie, wow. Okej, weźmy sobie po drugiej karcie zobaczyć, dopytamy, o co tutaj chodzi dokładnie, co się tu będzie nam pokazywać dla raków na luty, bardzo proszę, wyższa jaźni. Mamy rycerza buław i zobaczcie, as mieczy nam się pojawia, czyli jest wyzwanie, gdzie będzie trzeba podjąć jakąś decyzję, będzie trzeba się zastanowić, będzie trzeba pomyśleć, już macie dwa asy, zobacz, as kielichów, uczucia, emocje, as mieczy, intelekt, myślenie, prawda, co ja mam teraz zrobić? Wow, przyszło coś pięknego, jak mam tutaj zareagować? Dobra, zobaczmy król pentakli, ale jakiś taki romantyczny ten luty. Wow, no to jest niesamowite, zobaczcie. Król pentakli, czyli tutaj informacja jest w całości w energii króla pentakli. Okej, będziemy dopytywać cesarzowa dla raczków. Poprosimy o do wyjaśnienie cesarzowa. Tak jest, widziałam tą arcykapłankę, już mi tu migała wcześniej. Dobrze, dwie buławy jako rada. I co jeszcze dla raczków? Jako rada. Mamy dwie karty, ok, weźmiemy obie, bo ma to jak najbardziej tutaj sens. I na końcu co jeszcze? O, wow! No jakie piękne podsumowanie, kochani, król kielichów. Ale macie piękne czytanie. No, dla tych osób, które tutaj oczekują albo wyglądają jakiejś miłości, relacji czy związku, to wy się tu ucieszycie bardzo, bo tutaj bardzo widać, że albo właśnie przychodzi jakieś uczucie, coś zupełnie nowego, co tak naprawdę sprawia, że masz wyzwanie. Może ta osoba będzie się różnić od tego, czego ty oczekujesz lub jak sobie wyobrażasz tą osobę. Może przyniesie ta osoba jakby ze sobą inny sposób postrzegania świata, może inny sposób postrzegania też miłości, relacji, związku. I tutaj będzie to dla ciebie taka świeżość jakby. Rycerz buław pokazuje, że z tym przychodzi też pasja, dużo się dzieje, jakieś spontaniczne zachowania, jakieś niespodziewane sytuacje, które są bardzo przyjemne. Oczywiście szalony romans tutaj dla kogoś, pełen pasji, namiętności jak najbardziej, ale właśnie też ogień, który jakby wybucha na nowo w relacjach i związkach, ale też tutaj widzę nowe pomysły. Może nowy pomysł na związek, na relacje, może nowy pomysł na ciebie ogólnie, bo to jest to, co przychodzi. Może to być także w sprawach zawodowych, urzędowych, biznesowych. Zobaczcie, tutaj weźmy sobie, mamy cesarzową i arcykapłankę. Arcykapłanka pokazuje, że czegoś tutaj nie wiesz, coś jest przed tobą ukryte, ale cesarzowa pokazuje, że związane jest to z dobrobytem, z dostatkiem, z taką piękną kreatywnością, która przetworzona jest potem w zyski. Więc ktoś tu może z was pracuje w ten sposób jak ja, może też właśnie w rozwoju duchowym, może gdzieś doradzasz, komuś podpowiadasz, może jesteś jakimś specjalistą, który właśnie pomaga odkrywać to, co zakryte, bo też arcykapłanka odkrywa to, co zakryte, to jest coś, co nieświadome, nieuświadomione. Tu dla kogoś także czuję, kochani, że jakieś raczki będą mieć nowy pomysł na swoją działalność gospodarczą. Może masz już działalność i będziesz chcieć ją rozwinąć, będziesz poszukiwać tu sposobów poprzez swoją intuicję i takie wejrzenie, prawda, kreatywne, rozejrzenie się po rynku jakby, żeby coś tu wzbogacić, swoją ofertę na przykład, albo jeżeli nie masz swojej działalności i pracujesz gdzieś na etacie na przykład, tu może zapragniesz, żeby właśnie założyć swoją działalność i pracować dla siebie na swoich warunkach. Ja tu czuję, kochani, za co się nie weźmiecie tutaj, czuję, że ten miesiąc luty jest naprawdę pięknym miesiącem,
Co jest ważne, podejmować właściwe decyzje, uziemionym być mocno, tak jak Król Pentakli podwójnie nam to pokazuje, tu trzeba podejść zarówno do relacji prywatnych, jak i relacji zawodowych, biznesowych, urzędowych, cokolwiek, bo z kim byśmy się nie spotykali, to już jest swego rodzaju relacja, bo wchodzimy z tym kimś w rozmowę, prawda? I tutaj trzeba podejść do tego konkretnie, rozsądnie, praktycznie, na spokojnie, powoli. Jeżeli są to jakieś kwestie jeszcze do uzupełnienia, do dodania, jak najbardziej pomalutku, bez pospieszania, bez jakiegoś takiego stresu wprowadzać. Może jakieś zmiany będzie trzeba wprowadzić, co tu pokazane jest, że Król Pentakli pokazuje, że troszeczkę możecie mieć tutaj taki opór przed zmianami, bo Król Pentakli jednak jest bardzo stały, prawda, w tych swoich pomysłach, stabilny w tych swoich wartościach wewnętrznych, prawda? Natomiast generalnie obie te karty pokazują stabilizację, właśnie bezpieczeństwo finansowe, spełnienie i takie poczucie sensu życia. Więc albo ogólnie to będziecie czuć w lutym po prostu, albo jakaś relacja tak pięknie rozkwitnie, że doda wam to skrzydeł. Może to być oczywiście relacja prywatna, romantyczna, może być w rodzinie, może być wśród przyjaciół, może być zawodowo nawet. I przepięknie to tutaj rozkwitnie. Widać tu sukces w bardzo wielu kartach, kochane raczki dla was, na miesiąc luty. Jakie to jest piękne, zobaczcie, niesamowite. Dwa asy pokazują, że jest jakiś przełom. Bo asy to jest zawsze jednak wprowadzenie jakiejś nowej, świeżej energii. Dlatego czuję, że pojawi się ktoś nowy w waszym życiu, albo zawodowo, albo prywatnie, i ten ktoś no, wprowadzi nowe wartości. To, co powiedziałam już na początku. Czyli tutaj zobaczysz jakby świat troszeczkę innymi oczami i spodoba ci się to, co zobaczysz, i postanowisz wprowadzić właśnie to, co dobre, prawda? Podebrać jakby te pomysły i wprowadzić, dlatego że tutaj mamy, zobaczcie, mamy dwie buławy, mamy rycerza pentakli i mamy osiem pentakli, czyli widać pracę, która jest wykonywana z koncentracją, ze skupieniem. Może to być taka praca indywidualna, albo może to być praca w zespole, ale ty pracujesz indywidualnie nad czymś. Też tak czuję. I tu zobaczcie, rycerz pentakli pokazuje tą elastyczność, która tu jest potrzebna, to, żeby to robić pomału, na spokojnie, bez pospieszania. I czy tu będzie chodzić o relacje, związek, pomalutku, na spokojnie, pracuj nad tym, bez też pospieszania. Te pentakle pokazują, że to prowadzić może do czegoś stabilnego, do czegoś konkretnego, do czegoś, co da ci naprawdę spełnienie, jakby jeżeli chodzi o relacje, w relacje, jeżeli chodzi w pracy, ale zobaczcie, dwie buławy, coś będzie trzeba zostawić ze sobą. Może ktoś z was zostawia jakieś wcześniejsze relacje, związki ze sobą, prawda? Może ktoś z was zostawia jakieś wspomnienia ze sobą. Może ktoś z was zostawia tutaj, no właśnie, jeśli chodzi o biznes, firmę, jakąś wcześniejszą firmę, pracę, gdzie wcześniej była ta praca i tu idziesz w nowe, prawda? Postanawiasz pracować jakby dla siebie. Oczywiście tutaj także rozwój duchowy jest pokazany i widać, że ten rozwój duchowy rozwija się, idzie pięknie, w dobrym kierunku, ale znowu pamiętaj o tym, żeby powoli, żeby w odpowiednim tempie, żeby nic nie przyspieszać i sięgaj tylko po to, co tak naprawdę ciebie spełnia. Król Pentakli dwa razy, kochani, to jest niesamowite. Oczywiście może tu chodzić dla ciebie, że możesz wejść w relację, albo jesteś już w relacji ze znakiem ziemskim, albo możesz poznać kogoś takiego spod ziemskiego znaku. No i tutaj raczek się zakochuje całkowicie. Może też tak być, że ty znasz już tą osobę trochę, ale jakby wcześniej nie było w tobie tej śmiałości, żeby coś zrobić, żeby powiedzieć, a tutaj widać, że masz tą śmiałość, zobaczcie, bo jest rycerz buław i as mieczy i tu as kielichów, masz śmiałość, żeby pójść i powiedzieć, co czujesz, co myślisz, jak to widzisz i zadać to pytanie, co ty na to, prawda, jak ty to widzisz. Dużo tutaj czuję, że się zmian szykuje, bo raczek jest gotowy na te zmiany, cudownie. Tu widać, że raczki są gotowe, to jest fantastyczne. Król Pentakli dwa razy, to może być byk, to może być panna, to może być koziorożec. Tak tutaj czuję.
Bardzo byka czuję, bo mamy w innych kartach też potwierdzone, ale tak jak mówię, te trzy jak najbardziej. I tu, kochani, o co chodzi? Król Pentakli mówi, zrób to i wybierz to, gdzie czujesz ten komfort, tą radość, to spełnienie bycia, tą wymianę fantastyczną, gdzieś, gdzie możesz tak usiąść z zadowoleniem i czuć się jak w domu, jak u siebie, prawda? To jest tutaj bardzo ważne, słuchajcie, w tym czasie. I król kielichów pokazuje, że tutaj, oj, zakochane są raczki w kimś albo w czymś, może też jakaś nowa pasja, może jakieś hobby, coś tutaj w lutym jakby rozkwita w tobie, jakieś pragnienie czegoś właśnie. I teraz może chodzić o osobę, może chodzić właśnie o pracę, może chodzić także o wybranie się gdzieś, więc może szukasz wakacji, może szukasz najlepszego miejsca dla wakacji. Także to tutaj pamiętajcie, żeby dobrze rozważyć kwestie finansowe, dobrze wszystko sobie przeliczyć, dobrze wszystko sprawdzić, bo ten król pentakli, on jest bardzo, bardzo skrupulatny, jeżeli chodzi o sprawdzanie, o doglądanie takich szczegółów, prawda, w materii. Tak, jeżeli chodzi tutaj jeszcze w sprawach zawodowych, może się też pojawić tutaj u was, kochani, jakiś partner, współpraca. I ta współpraca będzie bardzo korzystna tutaj, jak najbardziej. Też fantastycznie. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Uwaga tutaj, żeby nie utonąć w tych emocjach, w tych uczuciach, bo ewidentnie będzie tego bardzo dużo, kochani. Możliwe, że czakra serca będzie wam też bardzo intensywnie pracować w lutym, więc będziecie odczuwać bardzo mocno, będziecie bardzo empatycznymi raczkami w lutym. Jakoś tak wyjątkowo czuję, że tu się wzmacnia jakby ten obszar i to odczuwanie. Jeżeli rozwijasz tutaj także w rozwoju duchowym swoje dary, talenty, to oj, cudowny wzrost, tylko pracuj, 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 a do przodu i będzie fantastycznie. Dystans do uczuć, kochani, żeby nie nurkować cały czas, bo to jest jednak męczące, kiedy cały czas jesteśmy na wysokim odczuwaniu, więc czasem zrób dla siebie odpoczynek, może zanurkuj w pracę, właśnie zrób coś, co jest takie ziemskie, przyziemne, prawda? Żeby przez chwilkę odpocząć od nadmiaru uczuć, bo kochani, fantastyczne są takie piękne uczucia zakochania, miłości, radości, szczęścia, spełnienia, ale jednak są to silne emocje potrzebujące dużo energii, więc warto czasem zanurkować w coś ziemskiego, żeby się uziemić, żeby tak po prostu na chwilę stanąć na ziemi. Zobaczmy runę dla raczków na luty, ale macie piękne czytanie, kochani, no po prostu piękne. Ani jedna karta tu nie jest, żeby można cokolwiek, wow, pięknie, po prostu cudnie, fantastycznie. Jedyne, co chcę powiedzieć jeszcze tutaj o sprawach biznesowych, zawodowych, szukaj informacji i poszerz sobie jakieś informacje. Szczególnie jeżeli szukasz czegoś nowego, to tu daj się poprowadzić intuicji, tej wiedzy, takiej twojej doświadczeniu, twojemu życiowemu, bo tu możesz znaleźć coś, czego nie widzisz jeszcze w tym momencie, bo arcykapłanka pokazuje, że coś tutaj jest troszeczkę ukryte, tajemnicze, tak, chyba że twoja praca jest taka tajemnicza też właśnie, taka z takim... no może duchowym tłem właśnie, bardzo tutaj, bardzo ten obszar jest tu fantastyczny. No i jeszcze tutaj jedno, cesarzowa dba, troszczy się, dogląda, więc warto też to robić i pamiętajcie, kochane raczki, o odpoczynku. Tutaj ten balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem, relaksem i właśnie pomiędzy byciem w emocjach, a wychodzeniem z tych emocji, żeby tu za długo nie siedzieć w emocjach, bo to jednak, tak jak mówiłam wcześniej, prawda? Zobaczmy runę, macie runę Tivas, wow, no tak, pasuje mi do tego czytania, jeżeli coś wcześniej stało w miejscu, to tutaj widać, że sprawy się toczą w sposób zdecydowany, to jest taka strzała w locie, prawda? To jest energia, to jest siła, to jest moc. I to jest też taka stanowczość w działaniu, prawda? Oczywiście ona mówi o wzroście też, wzrost na przykład wewnętrzny, czyli właśnie rozwój duchowy tu dla kogoś. Jest to droga do celu, jest tu pokazane, że cel jest właściwy, tylko pamiętaj, żeby nie pospieszać właśnie, żeby dokonywać właściwych tu wyborów, żeby kierować się taką praworządnością, sprawiedliwością, jakimi zasadami, regułami, które panują. Ja bym powiedziała, traktuj innych tak,
jak ty chcesz być osobą traktowaną, i też wymagaj tego, żeby ciebie tak samo traktowano, czyli żeby nie robić tutaj ofiary jakby z siebie, żeby było dobrze, żeby ktoś był zadowolony. Nie, tu powinno to być wyważone bardziej, prawda? Oczywiście jest to też runa, która mówi o zdobywaniu niezwykłej wiedzy. Oczywiście jest to też runa, która mówi o tym, że gdzie wycelujesz tą swoją strzałę właśnie, to tam będziesz podążać, więc pamiętaj, że gdzie podąża twoja uwaga, twoja koncentracja, na czym się skupiasz, na czym się koncentrujesz, to tam idzie twoja energia i to manifestujesz, to spełniasz, prawda? Więc tu trzeba być po prostu precyzyjnym, dokładnym, co tu jest pokazane też w tej ósemce pentakli, i takim skoncentrowanym, dobrze zaplanować rzeczy, które są do zrobienia, dobrze to kierować wszystko i postępować merytorycznie, prawda? Tak metodycznie bym powiedziała bardziej, nie merytorycznie, metodycznie, praktycznie, konkretnie, i to wszystkie karty o tym mówią. I będzie sukces. I pamiętaj, że nie sam cel jest najważniejszy, ale droga do tego celu, i to ta droga do celu jest zawsze piękną przygodą. I niech ta droga do celu dla ciebie w tym lutym, czymkolwiek ten piękny cel dla ciebie nie jest, niech ta droga jest jak najpiękniejsza. I tego ci życzę, kochany raczku. Czytanie macie bajka, naprawdę. Pozdrawiam serdecznie i życzę wam, żeby wam się po stokroć te piękne rzeczy sprawdziły właśnie w lutym. Pa, pa.